Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie. Jak rozumiem, wejście Tuska. Tak. I dzień dobry Panie Tusku, bo Pan Donald Tusk miał w tym tygodniu urodziny. Życzymy mu oczywiście wszystkiego najlepszego. No a Pan redaktor to będzie miał najprawdopodobniej taką okazję, żeby złożyć osobiście w sądzie, prawda? No tak, no jak się spotkamy, emeryt Tusk, bo jest w wieku emerytalnym, będę mógł mu życzyć, żeby sobie odpoczął. On chce ode mnie, zdaje się, jakiś przeproszeń 100 tysięcy. Jak rozumiem, tyle dziennie zarabia, no to dla niego to żadne pieniądze. Dla mnie trochę większy problem, ale no, skupmy się na rzeczach poważnych, bo Donald Tusk ostatnio jest politykiem dosyć mało poważnym. Co dzieje się, jak media społecznościowe komentują ten ostatni tydzień? Tak, ptaszki ćwierkają na Twitterze. Tutaj pokażmy wpis dotyczący IKEA, że IKEA zamierza wrócić do Rosji, a zaczęło się to od rosyjskiego ministra do spraw handlu. Tymczasem w publicznym oświadczeniu IKEA poinformowała, iż zatrzymanie jakiejkolwiek działalności w Rosji trwa od 3 marca i decyzja w tej kwestii pozostała niezmienna. No mamy, szanowni państwo, dzisiaj 60. dzień wojny. Na Ukrainie, jak widzimy, ta wojna dezinformacyjna trwa w najlepsze, bo hashtag IKEA w czwartek był jednym z najpopularniejszych hashtagów na Twitterze i to właśnie tej informacji dotyczył, że mają wrócić do Rosji, a jest to nieprawda. Jeszcze tutaj. A czego im tak strasznie brakuje, że oni tak bardzo chcą zrobić Rosjan nadzieję, że IKEA wraca? Czy chodzi o te lustra, czy popielniczki, czy wieszaki? No pewnie chodzi o to, żeby pokazać, że tutaj możliwe, że chodzi też po tej informacji o koncernie z oponami samochodowymi, który wrócił do Rosji, to możliwe, że chcieli pokazać, że jeszcze IKEA wraca. Może o to chodziło, no ale jest to nieprawdą, bo IKEA tutaj zaprzecza. I tak jak mówiłam, mamy 60. dzień wojny, dzisiaj Wielkanoc w kościołach wschodnich, ale nadal są mordowani niewinni. Tutaj czytaliśmy dzisiaj na portalach informacyjnych, że właśnie w Wielkanoc Rosjanie zabili 2 dziewczynki w wieku 5-14 lat. No a tutaj Niemcy są niestety dalej neutralni, jeśli chodzi o pomoc na Ukrainie. Aferą, skandalem tego tygodnia w świecie polityki, tematem numer jeden w mediach społecznościowych, to kłamstwo w sprawie Ukrainy, ale polityk niemiecki tutaj nie zauważył, że niemieckie media publiczne zwinęły parasol ochrony nad SPD. Zobaczmy wpisy. Kanclerz Scholz okłamał podczas rozmowy przywódców, w tym prezydenta Bidena czy prezydenta Dudę. Tuż po naradzie rozkazał skreślić obiecaną ciężką broń z listy wsparcia Ukrainy. Gruba afera. Scholz skłamał podczas konferencji po telekonferencji z Bidenem. Natychmiast po niej cały ciężki sprzęt, czołgi, artyleria, pojazdy pancerne zostały wycofane z listy sprzętu do przekazania Ukrainie. Niemcy w dalszym ciągu robią wszystko, by wynik wojny był taki, jak ustalono. Kanclerz Scholz w lutym dostał listę ze zbrojeniówki. Twierdzi, że nie mają co przekazać Ukrainie. Lista przecieka do ambasadora Ukrainy. NATO mówi, że w większości ten sprzęt nie działa. Lista przecieka do mediów. Scholz sugeruje, że Ukraińcy są zbyt głupi do obsługi sprzętu. Niemcy nie chcą przekazać broni Ukrainie. Komisja Europejska nie przekazuje Polsce pieniędzy na uchodźców. Tusk mówi, że jest rusofobem. Korwin wyrzuca z partii za nazwanie Putina zbrodniarzem. Gazeta Wyborcza z żalem. Burzą sowieckie pomniki, a na Ukrainie odkrywają masowe groby. Oblicza tej samej wojny. Tutaj, szanowni państwo, internauci komentują to tak, że Niemcy dalej myślą o prowadzeniu interesów z Rosją, że tak naprawdę SPD dalej rządzi były kanclerz Schröder, który jest zatrudniony w Radzie Dyrektorów Gazpromu i przecież no, nie wydał on żadnego oświadczenia potępiającego agresję i działania Putina, ale więcej o tym możecie przeczytać, szanowni państwo, na naszym portalu TV Republika. Dzisiaj jest taki artykuł,
Polaków, więc zachęcam do lektury. Jeszcze czytamy komentarze, chciała oddać Donbas Putinowi. Fala krytyki w mediach społecznościowych, najpopularniejszy hashtag od przedwczoraj na Twitterze to efekt wypowiedzi o Donbasie posłanki Platformy Obywatelskiej, która już niejednokrotnie powiedziała coś niestosownego, natomiast zdaniem internautów tym razem poszła po bandzie. Pokażmy film, a po filmie reakcje na ten film właśnie na portalach społecznościowych. Tak naprawdę na początku tej wojny myślałam sobie, że no, skoro w tym Donbasie mieszka tak wielu Rosjan, skoro ta republika jest jakąś taką zbuntowaną republiką, jak pan określił tę republikę czy ten teren zadnieszczański, myślałam sobie, okej, oddajmy to temu Putinowi, niech sobie to weźmie i niech ta Ukraina cała będzie bezpieczna. Dzisiaj myślę, że nie. Dzisiaj myślę, że ustępowanie jest drogą donikąd. Pani poseł PO Izabela Leszczyna na początku wojny chciała oddać Donbas Sowietom, potwierdzając tą wypowiedzią, że tuskowy rząd był najbardziej prorosyjskim w historii III RP. 27% mieszkańców Łotwy to Rosjanie, 26% mieszkańców Estonii to Rosjanie, 6% mieszkańców Litwy to Rosjanie. Co by Putinowi oddała Leszczyna? O zaborze Doniecka mówili ostatnio m.in. Putin, Szojgu, Ławrow i Leszczyna. Abstrahując od skrajnej niekompetencji pani poseł z PO, tej od niedorzecznej wypowiedzi dotyczącej Donbasu, jakim prawem w ogóle można dywagować nad oddaniem komukolwiek terytorium innego suwerennego państwa? Nie twoje, to nie rusz. Skąd przekonanie, że może decydować za kogoś? Proputinowski rząd PO i PSL. Donald Tusk, reset i zacieśnianie relacji z Rosją. Rafał Trzaskowski, Nord Stream 2 prywatnym projektem. Izabela Leszczyna, rozbiór Ukrainy, polityka appeasementu. Kosiniak-Kamysz, umowy gazowe z Rosją, likwidacja Baltic Pipe. Małgorzata Kidawa-Błońska, likwidacja przekopu Mierzei Wiślanej. Tak niestety zdaniem... Ja myślę, że tutaj pan poseł Ozdoba nie wymienił wszystkiego, bo przecież atak na centralny port lotniczy, rozbrojenie na wschodzie polskiego wojska to nawet poważniejsze rzeczy niż to, co wygaduje Leszczyna, bo przynajmniej jej nikt poważnie nie traktuje, a wojsko naprawdę zlikwidowano większe jednostki. Ale wracamy do mediów społecznościowych. Tak tutaj no, wypadałoby przeprosić tak, po tej wypowiedzi i pani Leszczyna niestety brnęła jeszcze wczoraj dalej, pisała na Twitterze, że to był jeden z wariantów przebiegu wojny. Tutaj pan Wąsik też ją wypunktował, że kto chciał dać Donbas Putinowi, tak, czy to Platforma Obywatelska, czy to Tusk. I także internauci, to już nawet było widać z wpisów, skomentowali, że jakby wyglądała ta polityka międzynarodowa właśnie, gdyby rządziła Platforma Obywatelska. Wyglądam. Nie słyszałem, by rząd PiSu odciął się tak raz na zawsze od Orbana i tego, co robi w stosunku do... Czyli pan oczekuje odcięcia się rządu PiSu od Orbana. Podejrzewam, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zażądaliby odcięcia się Platformy Obywatelskiej od Angeli Merkel i od rządów w Berlinie, bo przecież przez wiele czasu była przyjaźń między Platformą a CDU-CSU. A zauważył pan redaktor, że kanclerzem Niemiec od dłuższego czasu jest polityk lewicy. To prawda, ale za to, jak Niemcy traktowały Rosję, jakie robiły z nią dealy, odpowiada jednak rząd chadecki. Przez wiele, wiele lat rządy Angeli Merkel. Cytat z Donalda Tuska. Pamięta pan, był taki zjazd CDU-CSU i Donald Tusk powiedział wtedy tak. Wasza sztuka rządzenia była błogosławieństwem nie tylko dla Niemiec, lecz dla całej Europy. No chyba się bardzo pomylił. Wtedy był czas pokoju. Raz jeszcze można wracać do tamtych momentów, ale dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to Putin naruszył wszelkie ustalenia i dzisiaj, jeżeli szukamy wrogów Polski, wrogów Unii Europejskiej, wrogów pokoju w Europie, to jest Putin, to jest Łukaszenko, to są ci ludzie, więc ja pamiętam, jak niektóre środowiska związane z obecną władzą, zamiast
organizować protest pod ambasadą Rosji, to organizowały protest pod ambasadą Niemiec. To Rosja zaatakowała Ukrainę bez żadnego powodu. I to Rosja jest winna tej tragedii setek tysięcy, milionów ludzi. Pełna zgoda, ale przyzna pan, że głównym rozgrywającym polityki europejskiej są Niemcy. Ważne jest to, żeby one dawały z siebie więcej. Tutaj też o Niemczech krytyka. Pan Borys... Ja tutaj, jeżeli można, to pozwolę sobie jedną rzecz uzupełnić, bo pan Budka skłamał. Chodziło o protest klubów Gazety Polskiej pod ambasadą Niemiec i Solidarności, ale trzykrotnie wcześniej kluby były pod ambasadą Rosji, tylko tam pana Budki nie było po prostu. My żeśmy go tam nie spotkali. Może był w środku albo gdzieś się kręcił wokoło. Natomiast w czasie, kiedy był protest na przykład pod hasłem nie zabijaj, nie mordujcie dzieci, to pana Budka nie dołączył, mimo tego, że dołączyli przedstawiciele innych partii. Ale zauważył natychmiast protest pod ambasadą Niemiec. No wiadomo, to tam jest jednak szef, no to musi się wykazać. Bardzo proszę. Ja już też dziękuję, bo nie mamy niestety czasu, żeby skomentować. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Zapraszam na za tydzień.